Naszą stronę odwiedził 7-milionowy internauta i dziękuję w związku z tym za wszystkie życzenia, które dotarły na moje ręce dla redakcji naszego programu. A dziś będzie inaczej niż zwykle, albowiem dziś będzie nam towarzyszyła muzyka i to w sporej ilości. I ci, którzy słuchali naszego programu jakiś czas temu, to pewnie sobie kojarzą. To komputerowa muzyka, na początku gra człowiek, a towarzyszy mu komputer, a za chwilę zamienią się rolami i będzie grał komputer, a będzie mu towarzyszył człowiek. O, teraz będzie zmiana, właśnie, no, zupełnie jak człowiek gra komputer, a więc sądzę, że ci wszyscy, którzy zechcą spróbować dziś może komponowania, słuchania tego rodzaju muzyki, albo bliżej zapoznać się z muzyką komputerową, skorzystają z naszego dzisiejszego spotkania. A w studiu goszczę panów, pana Mirosława Łazoryszczaka, witam serdecznie, panie Mirosławie. Dobry wieczór. Pana Krzysztofa Maklesa. Dobry wieczór. Łukasza Mazurowskiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki ZUT, czyli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzisiejsza audycja ma jeszcze tą zaletę, że zawsze powstaje, proszę panów, problem, że jak ktoś coś komponuje, to trzeba płacić mu za X, prawda? A dziś, no, jeszcze póki co komputerom za X-u się nie płaci, chyba że powstaną za moment, nie wiem, jakieś komputerowe związki zawodowe, które będą się domagały płacenia. Jak pan myśli, panie Łukaszu? Będzie tak wkrótce, czy nie? Zbuntują się? Każą sobie płacić? Zawsze jest problem z ustaleniem, że tak powiem, kto był twórcą. Czy maszyna, czy może człowiek, który taką maszynę zaprogramował? Słysząc początkową wstawkę muzyczną... To jest ta, która zakończyła nasze poprzednie spotkanie, prawie że przed miesiącem, tak, to prawda? Jest nawiązanie, tak, do naszego poprzedniego spotkania. To był przykład wykorzystania algorytmu genetycznych, a ponieważ tutaj poruszamy się w tej dziedzinie muzyki sztucznej, warto też wspomnieć o, w nawiązaniu oczywiście do poprzedniej audycji, o innym typie modelu matematycznego, jakim są automaty komórkowe. Automaty komórkowe. Czy już gramy, czy najpierw chce pan powiedzieć, co to jest automat komórkowy? Może pokrótce, można sobie wyobrazić automat komórkowy jako system składający się z pojedynczych komórek. Wizualizując to na ekranie naszego komputera, możemy to przedstawić za pomocą szachownicy, bądź planszy, gdzie jednym elementem jest prostokąt, pojedynczym komórka jest prostokątem, bądź wielokątem, sześciokątem na przykład. Każda komórka może być w określonym stanie. Dla sieci komórek, które tworzą automat komórkowy, istnieje również funkcja przejścia, która definiuje, w jaki sposób te komórki się zachowują, czyli w jakim stanie są obecnie w kolejnych iteracjach algorytmu. Taki model można łatwo zwizualizować. Powstają bardzo ładne obrazy typu fraktale i inne, ale można również spróbować syntezować, czyli ustawić reguły w ten sposób, aby kolejne stany automatu były traktowane jako odpowiednie reguły odpowiedzialne za syntezę dźwięku. I przykład takiego wykorzystania automatów za chwilę zaprezentujemy. To może od razu już puścimy. To jest przykład pierwszy, automat komórkowy. Tak gra automat komórkowy i wszystkie te dźwięki będą nam w tle towarzyszyły, a pan Łukasz, pan Mirek i pan Krzysztof będą komentowali na bieżąco, na czym to polega i no, jakie są zasady tworzenia tego typu muzyki. To co, zaczynamy, panie Łukaszu? Zaczynamy w takim Bardzo razie. Bardzo proszę. Jak słyszymy, jest to bardzo przetworzony sygnał. W oparciu o technologię MIDI, o standard MIDI, dokonano tutaj mapowania dźwięków tego standardu na odpowiednie komórki automatu komórkowego i reguły określające wysokość oraz czas trwania nuty. Muszę panu powiedzieć, że to robi takie wrażenie takiej muzyki trochę kosmicznej. Jest, czasami prawda? Jak to są filmy SF, to gdzieś tam jakieś przestrzenie, pulsujące gwiazdy. To dzięki temu, że została tam dodana masa efektów typu pogłos, tak, długi pogłos, krótki pogłos i tak dalej. Ponieważ, no, powiedzmy szczerze, same automaty komórkowe wygenerowane za pomocą syntezatorów MIDI brzmią troszeczkę sztucznie, tak troszeczkę mechanicznie. Natomiast uzbrojone w tego typu efekty
przypominają, tak jak pan tutaj dobrze wspomina, jakiś taki kosmiczny wojaż, prawda? Czyli rozumiem, że pan chciał przez to powiedzieć, panie Łukaszu, że jakbyśmy odarli to z owego takiego sztafażu przestrzenno, no, głębokościowego, tak to powiem, tak, to by, no, na zasadzie takiej, że ten tygrys nie zawsze tak wyglądał, to by było dosyć sztuczne, tak? Tak, tak, dokładnie. Aha, czyli tak funkcjonuje automat komórkowy. Tak, tak, tak można powiedzieć, że to jest taki w uproszczeniu, dużym uproszczeniu. Pozostając w temacie algorytmicznego komponowania, warto też zwrócić uwagę na różnorakie, że tak powiem, wykorzystania programistyczne. To znaczy narzędzia, które są dostarczane przez twórców oprogramowania. Ja tutaj mówię o darmowych narzędziach i open source'owych. Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania takiego frameworku do tworzenia, do syntezowania dźwięków jest Java.json. Jest to bardzo nowatorski sposób podejścia do komponowania algorytmicznego, generalnie do syntezy, która może być również wykorzystywana do komponowania algorytmicznego. Ten JSON zawiera w sobie takie atomowe elementy, jakim są jednostki przetwarzania bądź to obwiedni, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, bądź amplitudy. Jest również związany z modelowaniem graficznym, ponieważ do tego frameworka jest dostarczany graficzny edytor. W nim można łączyć różne oscylatory, które są de facto małymi programami napisanymi w języku Java. Takie połączenie może ustanowić jakby prosty układ syntezy. Czyli co, dajemy kolejny przykład, tak? W kolejnych przykładach znowu cofniemy się do jazzu. Pierwszym przykładem będzie bardzo prosty program, który niejako troszeczkę randomistycznie, czyli tam losowo, generuje co 16 taktów nową postać melodii wiodącej. Bardzo proszę o... Kolejny przykład, tak? Kolejny przykład, tak. Proszę zwrócić uwagę, że za co 16 taktów zmieni nam się, nastąpi kolejna wariacja jakby powtarzalnego tematu, tak? No rzeczywiście słychać to. I teraz będzie zmiana. Czyli algorytm reaguje jakby, proszę zauważyć, że tutaj jest chodzenie melodii, oscylowanie wokół, powiedzmy sobie, zadanej wcześniej wysokości dźwięku, tak?